początek nowego roku liturgicznego i kolejny w naszym życiu Adwent, to można powiedzieć kolejne zadanie, jakie mamy do wykonania w kolejnym etapie naszego życia tutaj na ziemi, naszego życia wiarą, naszego życia religijnego. Skoro podejmujemy się jakiegoś zadania, to trzeba to zadanie najpierw rozpoznać. Trzeba wybrać odpowiednie metody, narzędzia, sposoby realizacji tego zadania i oczywiście mieć świadomość to, do czego zostałem w tym momencie wezwany i trzeba jednocześnie odpowiedzialnie podjąć się tego, co proponuje nam w tym świętym czasie Bóg, co proponuje nam Kościół. Jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, w dobrym położeniu, że skoro Bóg stawia przed nami takie czy inne zadania do wykonania, do wypełnienia, to jednocześnie daje nam narzędzia, metody, sposoby ich realizacji. Tylko trzeba dobrze wsłuchać się w Słowo Boże i rozpoznać to, co Bóg nam chce powiedzieć. Jak mamy wykonać to zadanie, które przed nami stawia. Adwent to czas oczekiwania, takiego podwójnego oczekiwania. Oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa na końcu czasów, ale również oczekiwanie na to najbliższe spotkanie z nowonarodzonym Zbawicielem świata w czasie świąt Bożego Narodzenia. Narodzi się Jezus Chrystus. Ale jak mówi prorok Jeremiasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu, że przyjdzie na świat potomstwo sprawiedliwe. I tutaj już widzimy, na kogo my czekamy. Czekamy na sprawiedliwego, na potomstwo sprawiedliwe. A więc ten czas przygotowania powinniśmy spędzać w jakiejś swoistego rodzaju sprawiedliwości, na ile się to da. Bo jeżeli przyjdzie na świat potomstwo sprawiedliwe, to takie potomstwo sprawiedliwe było tylko jedyne na świecie, jedno. I tym potomstwem jest Jezus Chrystus. Bo my wiemy, że my sami też jesteśmy potomstwem, ale niestety potomstwem niekoniecznie sprawiedliwym. Przychodzi do nas Zbawiciel świata i Kościół w Słowie Bożym podpowiada nam, jak mamy się do tego spotkania przygotować. Mamy poznać, tak jak powiedziałem, te narzędzia, metody, ale również swoistego rodzaju procedury, które towarzyszą temu oczekiwaniu i te procedury starać się wdrażać w swoje codzienne życie. W drugim czytaniu słyszeliśmy o tym stawaniu się coraz doskonalszymi, czyli dążącymi do doskonałości na wzór tego, który do nas przychodzi, tego potomstwa sprawiedliwego. I mimo wszystko, mimo tego, co się dzieje na świecie, co się dzieje w nas samych, co się dzieje w kosmosie, o tym Jezus też mówi w dzisiejszej Ewangelii, o tych różnych znakach na niebie, na ziemi, o tym wszystkim, co spotka człowieka żyjącego na ziemi, nie możemy zatracić tego głównego celu, jakim jest spotkanie nasze z Panem Bogiem, ze Zbawicielem. I dlatego człowiek w tym momencie nie powinien ulegać temu wszystkiemu, co go otacza z zewnątrz, ale właśnie w tym najtrudniejszym czasie, w czasie ucisku, ma podnieść głowę, ma
nabrać ducha, ponieważ zbliża się nasze odkupienie. I ten czas oczekiwania na to odkupienie, na spotkanie z Bogiem, to jest przede wszystkim czas czuwania, wypełnionego modlitwą. Co to znaczy czuwać? Czuwać to nie znaczy siedzieć bezczynnie. Czuwanie ma, wbrew pozorom, w sobie dużo dynamizmu. To nie jest pojęcie statyczne. Czuwanie to jest pojęcie bardzo dynamiczne. Czuwać to znaczy uważać. Czuwać to znaczy w wielu przypadkach nie spać. Czuwać to znaczy być w swoistego rodzaju napięciu, aby z jednej strony nie przeoczyć intruzów, którzy będą może chcieli się wedrzeć w nasze życie i przejść przez naszą swoistego rodzaju ochronę, ale też czuwać to znaczy nie przegapić przyjścia tego, na którego czekamy. Żeby tak nie było jak w przypadku tych panien czuwających, czekających na Pana Młodego. One wszystkie miały dobre intencje, ale o czymś zapomniały. Zapomniały o procedurach, zapomniały o narzędziach, które są niezbędne do skutecznego oczekiwania na przyjście tego Pana Młodego. Zapomniały po prostu oliwy. Czy coś w tym złego? Niby nic złego, ale niestety nie zostały zaproszone na ucztę, bo nie zastosowały pewnych procedur. Nie czuwały. Moi drodzy, to jak wygląda nasze czuwanie w naszym życiu, możemy zilustrować na przykład wdrażaniem pewnych procedur, jak to kiedyś było i do dzisiaj jest, w zakładach pracy czy w szkole, kiedy są pewne procedury związane na przykład z ewakuacją. Niby teoretycznie jesteśmy do tego przygotowani. W razie pożaru są pokazane drogi ewakuacji, co trzeba zrobić, jest wyznaczone, określone jest miejsce zbiórki, gdzie się wszyscy gromadzimy po wyjściu z obiektu, który jest zagrożony. I często są właśnie takie próbne alarmy, które pokazują, jak rzeczywiście mimo znajomości procedur, jakie wdrażamy w naszym życiu. Jak to wygląda? Wygląda czasami bardzo tragicznie. I gdyby doszło do prawdziwego pożaru, do jakiejś prawdziwej tragedii, to rzeczywiście wiele osób mogłoby zginąć, bo nie potrafimy, chociaż wiemy, chociaż znamy procedury, ale ich nie potrafimy wdrożyć, nie potrafimy ich realizować, ponieważ jesteśmy czymś jeszcze obciążeni. Coś nas jeszcze wiąże, mamy myśli zupełnie gdzie indziej, nasze przyzwyczajenia, nasze nawyki, nasze takie czy inne wyobrażenia nie pozwalają nam do końca tych procedur wdrożyć. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce to często wygląda tak, że kiedy jest alarm, to mamy ratować to, co najcenniejsze. Czyli co? Życie swoich podopiecznych i swoje życie. I o tym powinniśmy tylko myśleć. A w praktyce to wygląda tak, że kiedy jest ewakuacja, to zastanawiamy się, co ze sobą wziąć. Laptop, dziennik, torebkę, rzeczy osobiste. I potem okazuje się, że przy wyjściu jest wielki zator, ponieważ dzieci w zerówce mają wbite przez panią, swoją panią, że na zewnątrz nie można wychodzić w kapciach. I mówią, no przecież musimy wrócić do szatni i przebrać obuwie, zmienić obuwie, bo pani nam zabroniła w kapciach wychodzić na zewnątrz. To jest tylko przykład, ale właśnie w naszym życiu jest wiele takich sytuacji, które nie pozwalają nam żyć pełnią życia, nie pozwalają nam czuwać w pełni. To są właśnie te różnego rodzaju obciążenia, które dzisiaj w Ewangelii są dosyć obrazowo przedstawione.
Uważajcie na siebie, aby wasze serce nie było ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa, trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Znacie procedury, wiecie, co macie robić. Zastosujcie je. Bo ten dzień bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Na wszystkich. A więc wszyscy są wezwani do czuwania. Czuwania, moi drodzy, czuwanie to jest swoistego rodzaju, czy można chyba nawet zamieniać. Czuwać to znaczy być wolnym. Człowiek czuwający jest wolny, bo człowiek czuwający jest zawsze gotowy do drogi. Jest zawsze gotowy do tego, aby w danym momencie się spakować i zabrać ze sobą to, co najważniejsze. I z drugiej strony też człowiek czuwający, jeśli nawet coś posiada, to w tym momencie, kiedy zostaje wezwany, jest w stanie bez żadnego bólu, bez żadnego żalu zostawić wszystko za sobą i iść tam, gdzie został wezwany i przez kogo został wezwany. To jest właśnie człowiek czuwający. Człowiek, który czuwa, jest jednocześnie wolny, bo jest w każdej chwili gotowy pójść tam, dokąd został wezwany czy powołany. I my w Adwencie zostaliśmy wezwani, powołani do tego, aby wyjść na spotkanie przychodzącego Pana, na spotkanie przychodzącego Boga. Czy jestem gotowy, czy jestem czuwający? Czy jestem w stanie w tej chwili wszystko zostawić, wszystko opuścić, zostawić te wszystkie obciążenia, które uwikłane jest w moje serce czy sumienie i podążać do Chrystusa, na spotkanie z Chrystusem i realizować te wszelkie procedury, wdrażać te wszelkie procedury, które są niezbędne, a które sam Chrystus nam proponuje, są niezbędne do tego, aby ocalić swoje życie, a zwłaszcza to życie wieczne i procedury, które są konieczne do tego, aby z tym przychodzącym Chrystusem spotkać się naprawdę. Wyznajmy naszą wiarę.